Cześć, witam na kanale Format C w kolejnym odcinku kursu Worda. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak wstawić do Waszego dokumentu równania matematyczne oraz symbole potrzebne do ich budowania. Aby wstawić równanie, wybieramy z menu zakładkę Wstawianie, a następnie opcję Równanie. Tutaj mamy do dyspozycji zestaw gotowych szablonów równań. Więcej możemy sobie pobrać z witryny office.com. Wybierzmy sobie na przykład teraz równanie kwadratowe. Na stronie naszego dokumentu pojawił się szablon tego równania. Możemy sobie go teraz w dowolny sposób modyfikować i rozbudowywać. Pokażę Wam teraz, w jaki sposób modyfikować takie równanie. Zmieńmy sobie na przykład minus b na 9. Zmienimy operator na plusa. I pod pierwiastkiem damy sobie samą dziewiątkę. A w mianowniku zostawimy samą dwójkę. Jak widać, modyfikacja takiego równania jest bardzo prosta. Teraz chcemy na przykład podnieść sobie ten ułamek do potęgi drugiej. Zaznaczamy cały ułamek, wchodzimy w zakładkę projektowanie, dodamy nawias, żeby obliczenie było czytelniejsze, następnie zaznaczamy cały ułamek z nawiasem i dodajemy do niego indeks górny. I wstawiamy dwójkę. I teraz mamy cały ułamek podniesiony do potęgi drugiej. I liczymy sobie dalej. Wstawiamy znak równa się, z tego zostaje nam ułamek. Pierwiastek z 9 to jest 3 plus 9 to jest 12. W mianowniku zostaje nam dwójka. Całość w nawiasie. Do potęgi drugiej. Następnie równa się, 12 przez 2 to jest 6, do potęgi, zaznaczymy to szóstkę najpierw, do potęgi drugiej, to się równa 36. Możemy wstawiać do naszych równań przeróżne elementy, na przykład całki, tutaj mamy całki. Wypełniamy to analogicznie jak na przykład przy potęgowaniu. Mamy tutaj pola, które wypełniamy. Mamy również sumowanie, inne formy nawiasów. Możemy wstawiać funkcje trygonometryczne, pierwiastkowanie. Więc tutaj mamy naprawdę duże pole manewru i możemy budować naprawdę skomplikowane równania. W powyższym przykładzie skorzystaliśmy z gotowego szablonu. Możemy budować również równanie całkowicie od zera. Wystarczy, że wybierzemy inną opcję. Tutaj przejdę do nowego wiersza. Wybieramy wstawianie, równanie i tutaj mamy opcję wstaw nowe równanie. Nie będę tego pokazywał, bo budowanie takiego równania przebiega tak samo jak w powyższym przykładzie. Pokażę jeszcze Wam, jak działa takie fajne narzędzie do szybkiego budowania równań przy pomocy pisma odręcznego. Tutaj rysujemy myszką nasze równanie, które zostanie potem przetworzone automatycznie w równanie Worda. Ja napiszę sobie tutaj takie proste równanie 2 plus 3 piąte. Do kwadratu równa się x. Rysowanie myszką nie jest proste, ale moim zdaniem i tak dużo szybsze niż budowanie równania tradycyjną metodą. Jest to idealne rozwiązanie dla użytkowników posiadających dedykowane ekrany dotykowe lub też laptopy dotykowe i korzystają z rysika. Wtedy ten rysunek równania jest bardzo precyzyjny i dużo mniej błędów przy generowaniu takiego równania mamy. Ale jeżeli będziemy mieli potrzebę poprawienia jakiegoś elementu, to zawsze możemy wymazać jakiś tam fragment naszego rysunku i poprawić. Generator wtedy przegeneruje nam równanie od nowa. Ja wybiorę teraz wstawianie tego równania. I widzimy, że to równanie zostało wygenerowane zgodnie z tym, co ja tam w tym obszarze narysowałem.
Do każdego z naszych równań możemy wstawić dowolną ilość wykorzystywanych w matematyce symboli pochodzących np. z alfabetu greckiego lub łacińskiego. Wstawmy sobie zamiast x symbol delty. Żeby to zrobić, wybieramy zakładkę Wstawianie, symbol i więcej symboli. Tutaj wybieramy podzbiór grecki i koptyjski i mamy symbol delty. Klikamy Wstaw i zamykamy kreator. I tutaj pojawiła nam się delta. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Trzymajcie się, cześć.